W grudniu we wrocławskiej Hali Mistrzów rozegrany został pierwszy z cyklu 9 turniejów dla młodych piłkarzy z całej Polski pod hasłem Master Kids – Hala dla małych mistrzów. Do rywalizacji przystąpiło 13 zespołów składających się z zawodników z rocznika 2004. Stwierdziliśmy, że we Wrocławku przyda się taka rywalizacja drużyn z danego rocznika, drużyn z całej Polski. Drużyny walczą, wiadomo, walczą o nagrody, ale przede wszystkim liczy się dobra gra. Mnóstwo zapewniamy emocji, także to jest najważniejsze. Przede wszystkim dobra gra, świetna zabawa. Wśród rywalizujących pojawiły się zespoły z Bydgoszczy, Pruszkowa, Grudziądza i oczywiście reprezentanci gospodarzy, czyli młoda wrocławianka. Wszystkim młodym chłopcom wizyta we wrocławskiej hali bardzo się podobała. Gramy tutaj o pierwsze miejsce! Gramy tutaj o pierwsze miejsce! Jak Wam się w ogóle we Wrocławku podoba? Bardzo fajnie. Bardzo fajna sala. A rywalizacja wyrównana? Wyrównana. Czasami jest łatwiej, czasami gorzej. A długo już w ogóle trenujecie piłkę? Tak. Ja na przykład od 3 lat. Ja 4 lata. Ja 4 lata. Ja 5. Ja 4 lata. 5 chyba. A myślicie o tym, żeby w przyszłości być jak nasz Lewandowski na przykład? Dla młodych sportowców liczy się przede wszystkim zabawa, ale żeby ambicje nie wzięły góry, bardzo ważne jest wsparcie psychologów, którzy przeprowadzają szkolenia z samymi zawodnikami, ale też rodzicami i trenerami. Sport kształci u nich fajne postawy, nawyki, dobre nawyki, systematyczność, sumienność. Tylko musi być wykonywane też w takiej równowadze. To wszystko musi być i rodzice, i trenerzy muszą współpracować, żeby to dziecko wiedziało, co ma robić na tym boisku, żeby się przede wszystkim bawiło i rozwijało, a nie było po prostu, tak powiem, niespełnioną ambicją któregoś z powyższych. W turnieju Master Kids wezmą udział także młodsze dzieci, w tym piłkarze z rocznika 2009. Cały cykl imprez zakończy się w kwietniu przyszłego roku. Laura Nawrocka, Telewizja Kujawy.